Witamy sympatyków Drawińskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego. Dzisiaj wybraliśmy się dla Was do Koszalina, gdzie gościmy u Państwa Salomei i Pana Stanisława Ratowiczów, którzy opowiedzieli nam mnóstwo ciekawych rzeczy dotyczących ich historii przedwojennej, podróży na ziemię zachodnie i swoich pierwszych lat, które spędzili w Święciechowie. Słuchajcie ich opowieści, na pewno Wam się spodoba. Mamy taką nadzieję. Tomek Maciąg i Maciej Głębę. Zapraszamy do oglądania. No, będziemy zaczynać. Dzień dobry, tak. Chcieliśmy zacząć od pierwsze nasze pytanie. Skąd Państwo pochodzą? Gdzie Państwo mieszkaliście? Tak, podaję adres. Miejscowość Nowosiady, gmina Worniany, poczta Ostrowiec, powiat Wileńsko-Trocki, Wilno, a województwo wileńskie. Tak, przedwojenny adres. A teraźniejsi, jak wyjeżdżaliśmy, to przeinaczyli po rusku Dzierewnie Nowosiady, Sielsowiet, czyli Gromadzka Rada, to Sielsowiet Drwieniki, rejon Ostrowiec, to nazywali, oblość Molodeczno, to taki był adres. Molodeczno. No i BSSR tak oni nazywali. No tak. A pani Salomea? Czy też tego, też ona, tej, co mieliśmy? Ona za granicą teraz, jej rodzina. Aha. Na Litwie. Na Litwie pani Salomea? Koło Szulska, podawaj. Tak. Mam podać? Tak. Gdyby pani mogła, to będzie nam bardzo. Mieszkaliśmy w Kosinie Panieńskiej, gmina Szumsko. No i województwo Wileńsko-Trockie. No. Tak, Wilno rozkrajali, tak jest. Rozdzielali nas. Tak. Czy państwo pamiętają jakieś tradycje z czasów, kiedy mieszkaliście na Wileńszczyźnie? No jak tam, no ale byliśmy co tam. Chodziłem do szkoły Olesino. Miejscowość taka, ta szkoła była do 1939 roku. A w 1939 poszedłem do czwartej klasy. Niemieckie samoloty bombardowały tę stację Gudogaje. I tam mój wujek był kolejarzem. Ranili go śmiertelnie, bo odlamek tam. Gdzieś tam ranił, no wiadomo, medycyny takiej nie było i zmarł od tych bomb niemieckich. No i a pani nam powiedziała, bo kierownikiem szkoły był Nizio, ona Niziowa z domu, była też za mężem. W stanie spoczynku był oficerem, wiadomo, rezerwy, oficer rezerwy był. Zabrali go do armii tam, no nie wiem jak, czy on wyszedł, zdrowy, czy nie, wszystko zanikło. Ona wyjechała potem do Świebodziny, Świebodzińskie tam razem ze wszystkim. A powiedziała nam, dzieci idźcie do domu, jak Hitlera pobiją mi, no w ten czas wam powiem jak, czy, kiedy wrócicie do uczyć się. Bo teraz bomby rzucają na szkoły, na to, tak, tam nam tak określiła. I my tak poszliśmy. I poszliśmy akurat samoloty, w ten czas mojego wujka Stryjera. Zabili wujek, bo to po matuli, po babci, Katkowskie, oni nazywały się z Katkowską, z Katkowską ożenił się, Czerniawski taki. I teraz co? I to była wojna, to mówi pan o epizodzie, o wojnie polsko-niemieckiej, a 17 września Rosjanie wkroczyli, tak, no właśnie. Tak. No i właśnie oni potem wkroczyli. Zaraz kazali nam, bo śpis zrobili i do szkoły. I do szkoły poszliśmy rosyjski. Tam uczyli nas białoruski i rosyjski. Po polsku nie wolno było rozmawiać. Niestety, powiedział nastawnik, czyli kierownik, zapraszam wam rozgabarować po polsku. Czyli powiedział... Tak, zakazujemy rozmawiać po polsku. A my co? Tuż przecież wszyscy uczniowie, którzy chodzili przed wojną do polskiej szkoły, po polsku rozmawialiśmy. No tak. I no niestety, zabronili. To dziko to było naprawdę. I dlatego mówię, ten portret tam Stalina daliśmy. No właśnie, tą historię, gdyby pan mógł opowiedzieć z portretem Józefa Piłsudskiego, którego potem zastąpiono, bo to ciekawe. No Józef, wiadomo jak Rusaki wkroczyli, pozdejmowali wszystko, to już nie było. No oni powiesili swoich tych asygne, jak oni nazywają to. Ja już zapominam wyrazy, gdzie tak mówić po polsku prawdziwie. No portrety w każdym razie. I tego, no i cóż, chodziliśmy do szkoły tej i w 1941 roku
na wakacje, poszliśmy już na wakacje, bo chodziliśmy do ruskiej szkoły, po polsku już nie wolno było rozmawiać, tylko po rosyjsku albo po białorusku. Ja po białorusku w domu nie mówiłem, dla mnie był język znany, ale nie, w domu nawet nie posługiwaliśmy się tym językiem. No, a tam niektórzy, tak, ale jakoś bardzo pięknie się uczyłem. Mogę się pochwalić, że do piątą klasę skończyłem w przeciągu tego roku. Bo oni mówili, хорошо umiesz, od ciebie pierozdaliwać. I przesadzali mnie tak w przeciągu roku z tej klasy. Cztery klasy. I rzeczywiście, no, dość szybko się nauczyłem. Chciałbym spytać. Ktoś jest w ruskiej armii, w carskiej armii służył. No tak. On też tam po rusku musiał dobrze zdać gramatykę. Tata pański chodził do, był służył w armii carskiej? Ojciec tak, w armii 1907 roku, poszedł, 1909 czy 11 roku wrócił z armii, tam 3 lata służył w ruskiej armii. No to tam ruski język dobrze znał. Oczywiście. Tak, to już... A ja chciałem spytać, bo państwo mieszkali w miejscowości, czy ona była jednolita narodowościowo, czy tam byli też przedstawiciele, na przykład, no byli Polacy oczywiście, ale Białorusini, tam byli Polacy, Litwini, przeważnie Polacy. Tak. A na przykład inne mniejszości narodowe, na przykład ludność żydowska, czy też tam występowała? Nie, nie było. Nie, nie było. Nie był nie. Jakiś tam jeden od Litwy taki, nazywał się, ja zapominam się. No pewnie nie jest tak. Chłopak chodził do szkoły, ale on po polsku się uczył. Pergis jego nazywali, on miał nawet na imię Pergis, nie wiem co to było za imię, po litewskie jakieś. Ale tak to wszyscy Polacy byli. A u pani Salomej? U pani Salomej też? Pamięta pani to? Nie, rzecz? Ja tam miałam 7 lat, jak wyjechałam. No tak, czyli nie, niewiele pani pamięta. No, no 8 lat ode mnie noc. No tak. Staro się żeniłem, to noc brałem. Tak to było. No i tyle. A czy macie państwo jakieś, pani, rozumiem, że pani Salomea bardzo niewiele może z tego okresu pamiętać, ale pan pewnie więcej. Jeszcze. Jakieś wydarzenia z czasów wojny związane na przykład z okupacją niemiecką, a potem zaraz, rosyjską? Niemcy wkroczyli, ale Niemcy uczyli po polsku i po niemiecku. Do niemieckiej szkoły mało chodziłem, tylko pół roku. Ale rodzice źle zrobili, że oni tak mnie nie puścili dalej. Mogłem trochę się uczyć, do 1944 roku mogłem chodzić. Ale nie kazali, bo i co tam będziesz niemiecki język, to taka była no tak. Tematyka złośliwa taka trochę. Naprawdę, że Niemcy nam dużo nie dokuczyli, nam więcej Rusaki dokuczyli, bo mieszkaliśmy blisko granicy rosyjskiej, to wiadomo sprawa, że oni więcej tu panowali. Ale Niemców, ojciec tam nie lubił specjalnie. Był krawcem, no to go zabrali pod front rosyjski, jak Niemiec walczył od 14 roku. On tam aż po prostu brał, zabrali go, latał mundury niemieckich żołnierzy, tym się wyrażę, owszem, tego. No i tyle, to tam nie miał specjalnie do nich sympatii. No i tyle. A w dalszym ciągu, no co tam u nas, nie chodziłem do niemieckiej szkoły. Potem, pamiętam, krowy kazał paść w czasie wakacji. Patrzę na krowy, patrzę samoloty, a to jeszcze nie wiedzieliśmy nic. Samoloty idą i tam była Palestyna, tak zwana, nazywała się tam za miejscowością Świro. Takie miasteczko tam było, pod samą granicą rosyjską, nad rzeką Narocz. Ona tam jest, ta miejscowość się znajdowała. Tam na lotnisko rosyjskie oni jechali w niemiecką, chyba z Wilna, czy coś tam. No było pod patronatem litewskim, ale Niemcy rządzili, mimo że dali tą władzę cywilną, ale władze wojskowe to Niemcy ich trzymali na tym wszystkim. Idą się, potem tak, patrzę, tylko ziemia zaczęła się trząść, oni tam zrobili nalot na to lotnisko Niemcy. I potem tu przyszła jakaś tam, nie wiem, jaka agitatorka, tam do Poroki, bo tam niedaleko, my za ścianką mieszkaliśmy, a od nas tam pół kilometra Poroki wioska była. Tam do Sokolowskie z Poroki wywodzili się, tutaj z Odrawni mieszkała ta Renia, tam też on za Stalakiem wyszła za mąż. A ten Stach Sokolowski tam inni tutaj. Mieszkają do dzisiaj, tak, państwo Sokolowscy. To razem jechaliśmy transportem tym, to Stach tutaj. Generalnie jest takie przekonanie, panuje takie przekonanie, że to już jest właściwie udokumentowane, że jak wojska
niemieckie wkraczały na tereny, które były pod okupacją radziecką, to ludność polska czy ludność białoruska witała tych Niemców, bo miała dość okupacji niemieckiej, rosyjskiej. O nas mocno, to przecież nas chcieli już, mieliśmy wyznaczone na wywózkę. Ja z rodziną chowałem się w okresie letnim, w domu nie nocowaliśmy, bo czekaliśmy, a nam kto? Marian Ciechanowicz, to nasz kuzyn, on też żyje. W Ornecie Osali osiedlony był. On tam na poczcie pracował, tam rosyjski. Wiesz, listonoszem był, nie wiem, w każdym razie pracował na poczcie. Ja mówię, jesteście przeznaczeni na wywózkę. My to byliśmy przestraszeni. W nocy przyjeżdżali, rano wstają, patrzę, nie ma ludzi, zabrali. Nocowaliśmy, tam chodziliśmy. Nie, w każdym razie mieszkali, nie mieszkaliśmy. Tak było trochę przykro, bo to w okresie letnim ciepło, ale wiadomo, na dworze spać to nie w domu. No a jak Niemcy wkroczyli, myśleliśmy, że to będzie jakieś wyzwolenie, ale to tak jak kiedyś taki proboszcz niemiecki mówił mojemu stryjowi. Mówi, panie, niech pan się nie cieszy, jeden za 18, a ten za 20 bez dwóch. Jak jeden nieprzyjaciel, tak i ten nieprzyjaciel. No i to prawda. No i tak też się stało. A Litwini mieli ten rządy cywilne. To objęli nasz teren. Litwini rządzili już w tym 41 do 44 gdzieś tam. Chyba do miesiącu czerwca, czy jakoś jak to był zakres. Tak, zaczęli się wycofywać Niemcy, Rosjanie zaczęli wkraczać na te tereny. Pamięta pan te wydarzenia, jak Rosjanie już tak, zaczęli wybierać Niemców? Pamiętam, jak Katiusze grali na Wilno, bo Wilno opór robiło, a my tam od Wilna tak w prostej linii, wiem, może 20 km mieliśmy. No ale tam to partyzanci polscy, jakowcy tam brali udział duży, no ale co, potem ich skrzywdzili. No tak, Rosjanie ich... No właśnie to kolejne pytanie odnośnie działań partyzanckich na tym rejonie. Pamiętacie państwo właśnie oddziały partyzanckie, które tam funkcjonowały? Tak, u nas w mieszkaniu odpoczywali tam. Rozłożyli się, obóz zrobili w tym zaścianku naszym, bo nas tam obok, nas drugie nowosiady byli. Dolne się nazywały, a nas zrobili górne nowosiady. I tak, mieliśmy tam pokrewieństwo, mieliśmy moja matura. Wywodził się z tamtych nowosiad, mój ojciec ożenił się z tamtych nowosiad, tak to jak rodzina żyliśmy te nowosiady. Porokiskie to nam trochę byli oddaleni, ale też znaliśmy się jeden z drugim. A to była partyzantka polska czy rosyjska? Akowcy. Ale i Ruskie wchodzili. No właśnie, tak. Bo tam też działała jak... To Ruskie więcej rabowali z Kubańcy. No właśnie, czy to prawda? No, bo to... Pamiętam, mój kuzyn, już nie żyje, Stach Uratowicz, ten Heniek to jego syn, tak. Że tam mieszka gdzie leśnicy mieszkają. Heniek Ratowicz, co się ożenił z tą... Panią Knyrową, mój sąsiad. Tak, to jego, to my z nim konie chowaliśmy w lesie, tam schowaliśmy, bo jechali Ruskie i zabierali konie. Ale nasi starsi chłopcy, takie po 20 lat, parę, 20 parę, byli w partyzance po cichu, oni byli w Bakowskim. No to tam zrabowali takich Cieplicki, tam miał wesele, a oni wpadli Rusaki, ubranie pozabierali, garnitury, które byli ubrani tam, i jechali już, a ci się przebrali, tam dali znać do swojego dowódcy, bo mieli włączność i zaatakowali ich. To złoto ich tam gonili, oni uciekali, potem te Ruskie podbierali, które konie mieli zabrane, coś pozabierali im, ja nie wiem, czy to byli grabusie, ponoć mieli tam jakieś lotnisko, nie wiem, czy prawda, czy nie, te ruskie partyzanci. I odsyłali tam do Rosji, czy to prawda, to tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. No i tak ich tam pogonili. Pamiętam, jak jeszcze nasz stryj wyszedł, a te polskie, ja widziałem, jak oni tam się czuwają pod koło naszego zaścianku, partyzanci polskie. A ten wychodzi a tam zobaczył, że tam do Porokici, to tam droga, jechali, dali znać, że odeszli Rusaki. Tak te na koniach już jechali do wioski, do swoich siedzib. A ten złożył się z tej dziesiątki, zaczął strzeleć. Myślał, że to astryły. Oni po rusku do nas rozmawiali, polskie partyzanci. Towarzysze, to nasze.
To mówię, odwróćcie, wasze, a nie nasze. Tak. Dopiero on zrozumiał, że to jest tego. Że tak. No, on powiedział, że to nasze, po co strzelać, bo to wracają z powrotem, bo byli, żeby nie zabrać ich koni. A czy pamiętacie państwo, pan Stanisław pewnie bardziej, jakiś sposób prześladowania Polaków przez ludność niemiecką, jak byliście pod okupacją? Nie, no wiesz, nie było trzeba tak... było oddawać, taka była rzecz. Naznaczali, do stoltyza przychodził i zaznaczał, tyle masz ubrań kożuchów, jak ktoś miał, macie tyle oddać kożuchów, tyle dla armii. No to składali się, kto tam miał, ojciec tam kracował, tam komuś kożuchy. No to składali się, kto ma tam, dwa, trzy kożuchy, tam ma wioska, tyle dać. No to składali się wszyscy, ile kosztował ten kożuch, zapłacili i to oddawali. Teraz co? Tyle trzeba było dać tam mięsa wolowego czy z jakiego. Też tam ktoś miał byka sprzedać, no to składali się, zapłacili jemu i oddali. Tak to było. To. No, czyli kontyngenty po prostu tylko trzeba. Tak. No co zrobić? Takie okupacje, no, nic nie poradzić. No jasne. Ale takich sytuacji, w których na przykład, nie wiem, ludność była mordowana przez Niemców albo rozstrzygana. Przez Rusaków i przez Niemców. Tak? I co jeszcze powiem, że Litwini też nie. Którzy sprzedali się Niemcom, tam na tym, zaraz Wilno, tam gdzie zapomniałem już, Kołowno? Trochę. Koło Wilna, na Ponarach. Ponarach, oczywiście. Tam zabijali dużo. Pamiętam, jeden Żydek uciekł do nas, przyszedł, w bieliźnie uciekł do nas, przyszedł i mówił, że we krew tam się, swoich tam przyjaciół, którzy zabili, on się wysmarował i tak leżał, przechodzili, zabite. I on potem w nocy zerwał się i przyleciał do nas, to mi tam daliśmy jakieś ubranko, tego, no bo też, a też było zakazane, kto nie Żydków przytrzymuje, no to samo czekało, co jego Żyda. Baliśmy się, ale karmiliśmy tych Żydków. Przyjeżdżali zawsze w nocy, tam mieszkaliśmy koło lasu blisko, to przychodzili z lasu. Taki Irszko się nazywał. To dawaliśmy jedzenie tego, no bo no tak. Człowiek mu to zrobił. Oczywiście, ale to zagrożenie było duże, rzeczywiście ryzyko tak. Tego, że państwo... I też ruskie partyzanci, którzy uciekali z niewoli niemieckiej, przychodzili do nas zimą, to nocowali. Jednego sąsiada, drugiego, tak jak było nas, czterech tych sąsiadów, to tak kolejno. No i to chowali się, a też to było straszne, można było dostać kurkę. Za to tam Niemcy nie patyczkowali się. Pan miał świadomość tego, że ryzykujecie, to rodzice brali no tak, no ale co, to ja, co zrobić? Ja byłem poddany rodzicom, myślę, że dobrze robią. No, bo oni wiedzieli, że to może czekać, ale no, trzeba było ryzykować, to jest człowiek. No, trzeba no coś... oczywiście, to świetna ta postawa wyjątkowa, jest oczywiście wspaniała. I tak to było. A to w 1944 Rusaki z powrotem wkroczyli. No i Niemcy zaczęli uciekać, panie. Niemcy, tak. A czy do jakichś walk w waszych okolicy dochodziło? Kiedy dochodziło do jakichś walk między Niemcami, którzy się wycofywali, a Rosjanami, którzy atakowali? Tak, Wilno, szczególnie tam we Wilnie. No właśnie, mówił pan, że katiusze śpiewały, lecąc na Wilno. Katiusze rosyjskie było słychać. No, pamiętam. Ja myślę, co taki a potem taki wybuchy. A to nie wiedziałem, co to za broń. Już trochę się orientowałem, bo jakby nie było w 1944, to już ja miałem 15-16 rok. No tak, to już pan był takim... Byłem trochę zorientowany. Nawet po huku samolotu poznawałem, jaki to samolot. A w nocy to przeważnie Rusaki bombardowali i chyba na Prusy Wschodnie tam bombardowali. No tak. To w nocy, jak księżyc, noc księżycowa, to widać, jak oni tak sunęli ze wschodu na zachód. No już tam pojeździ. Swoje ładunki. Takie było przysłowie, ruski był, wiozą, wiezu. A te katiusze, zenitki ruskie, kamu pytają, a ten wam. To jest takie było przysłowie między sobą. Przysłowie raczej. No i co tam więcej? I pamięta pan ten czas, kiedy Niemcy się wycofali, wkroczyli Rosjanie po raz kolejny, czyli idąc ze wschodu? Tak, tak.
traktowaliście jako to, jako wyzwolenie, czy też obawialiście się kolejnej niewoli? No wyzwalali niby tego, no ale potem się okazuje, że to... Tak. Oni mieli swoje cele polityczne, chcieli to przyłączyć do... Do kolchozu chcieli namawiać. No właśnie, no. Kolektywizacja miała, pamięta pan to, że zabierali wam ziemię albo namawiali was do tego, żeby stworzyć kolchozy. To nie mieli czasu, bo zaraz w 1945 roku tak. W grudniu wyjechaliśmy, to już nie zdążyli nas zagitować, tylko co powiedzieli? Kto nie wyjeżdża, to musi przyjąć grażdanin Sowieckiego Sojuszu, czyli obywatel Związku Radzieckiego. No to co mieliśmy robić? Bo my, jak chcecie zostać, nas nie wyrzucali. Nawet agitowali, kałuziści, mojego ojca namawiali, żeby wziął ślub tam z taką tworganową. Ojca przyszedł do mamy i mówi, ożenił się. Jak ty się ożenił? No, kazali wziąć ślub, bo inaczej do Polski nie puszczą. Cholera, a dom zdałaś? Nie zdałem. No to nie zdałem do paszportu to już. A czy pamięta pan, czy osobiste takie wspomnienie, jak się skończyła wojna? Czy pamięta pan swoje uczucia? Jak pan się dowiedział o tym, że wojna już się skończyła? Miał pan 16 lat no to, w maju 1945 roku? W 1945 maju ogłosili koniec wojny. No tam Ruskie tam strzelali w tych. No, ale potem te cholera postawili tego samego deputat, czyli go... też trzeba było oddawać. Tak, deputat to jest przedsiedziciel Sejmu, czyli wójt Gromadzkiej Rady, bo u nich nie były te gminy, tylko Sejmu, to jest... No i potem rejon i oblast, takie to były czasy. Rodzice podjęli decyzję o tym, że będą, że wyjadą do Polski i... No, i zapisywali się. To mam jeszcze kartę ewakuacyjną, bo ta karta, bo oni mówią, nie wolno tutaj, tak było w Polsce, nie wolno mówić, że ewakuacja, tylko repatriacja. A ja na karcie ewakuacyjnej piszę wyraźnie. Ewakuacyjna. Ja pokazałem Bełzie, on tutaj, ja tak z nim się kolegowałem, był nauczycielem tutaj, kierownikiem szkoły w Święciechowie. Nie wiem, czy pamięta pan. Nie. On mówi, ale tego nie wolno mówić. No jak ja mam nie mówić, jak to piszę wyraźnie. No, i, no ale no, no, co zrobić? Taki byli zagitowani. To była pomyłka, mówi jakaś no, taka pomyłka. No ale co zrobić? Tak musiał być. Pani Salomea, czy pani ma jakieś wspomnienia związane z tym przejazdem tutaj do Polski? Czy jeszcze była pani za mała, żeby coś pamiętać? Jeszcze za mała była. Nie. A tutaj jak przyjechaliśmy, no to do transportu zapisaliśmy się. Właśnie jak wygląda no i transport? Przyszedł termin wyjazdu, ale zima, choroba, śniegu, straszna rzecz. Ojciec miał cienie tam, teraz jest Republika Litewska, czyli Litwa już, niedaleko Szumsko, gdzie ona tam mieszkała. Tam miał, zaraz jak on tam się nazywał, zapominam, jeszcze skleroza atakuje. Miał maszynkę, bo tam coś zepsute było, maszynkę do życia. To potem stamtąd przytaskał sam na plecach tą maszynkę, no to śniegi. A ja z ojcem na kiju maszynkę przyjdzie. I tak, bo już nasze tak. Inwentarz wszystko zawieźli, już furmanki były, zawieźli na stację Budogaje i tam się rozładowali. Tylko jeszcze stryje Jan taki, samotny kawalier był, mojego ojca brat. Jeszcze został, ja jeszcze tu pomagałem je upakować się i czekałem na ojca. Ojciec przyszedł, a gdzie ja? My już pojechali. Ale no to co, ja ze strykiem, to co, czekamy? No nie wyjedźcie, bo choroba wie, może transport odjedzie, to ja zostanę, no to my się pożegnali niby na niby. Ale oni potem wrócili, ci co odwozili nas, bo nie wszyscy wyjechali tam, przecież znajomi niektórzy byli, no to końmi przywieźli po stryje, potem zabrali. A my z ojcem taskaliśmy tą maszynkę 7 kilometrów, 8 do stacji Budogaje, a śniegu po pas. Jezus Maria, ojciec trochę był mocniejszy, ja to co tam jest słaby byłem, 17 rok, to ze słaby, ale spociłem się jak nie wiem, ale na szczęście jechał Jakuszczonek, podwoził, nie tak, Sawionek z parokii, na koniach jechał Adaś, nie wiem na imię było, kawalier taki, fajny popatrzył, patrzył nas koło Kumpian taki tam miejscowość, zatrzymał się. Gdzie więc? Jedziemy już tam do pociągu. Siadajcie. No to usiedliśmy i byłem zadowolony, że nareszcie. No ale tam co, całą noc nocowaliśmy w tym, na stacji Budogaje. No byłem ubrany ciepło, miałem walonki, kożuch,
taki, no ale co, zimą spocony byłem, potem zmarzłem. Zima. No tak. Ale ja nie wiem, czemu to tak. Tam przyjechaliśmy, całą noc na stacji przenocowaliśmy. My to jeszcze, ale ci co, dodatkowym transportem, jak stanu Lewicze, Kierzun Ignacy, bo Konstanty z nami jechał Kierzun. A Ignacy pojechał siódmy, już w tym, w studnicy tam się osiedli. Potem to nie dwa tygodnie tam jeszcze koczowali. Na tym na dworcu. Coś strasznego było. No tak to było u nas. I co jeszcze? W wagonie bydło załadowaliśmy do węglarki. Do Grodna dojechaliśmy. W otwartym wagonie ja siedziałem przy tych krowach. I w tym kożuszku to ciepło nie... Ale gdzie tam ciepło? Zmarzłem. Tam bimber mieliśmy. Jadzie moja siostra przyniosła mi bimber wypić. Wypiłem chwilowo, rozgrzałem się, a potem cholera. Tak, tak. Jeszcze bardziej się. Tak. Co zrobić? Tak dojechałem przez Wilno w nocy. We Wilnie byliśmy. Z Wilna dalej transport jechał. Ale co ważne, że w Grodnie już tak śniegu nie było. Już tam klimat trochę inny. A u nas były naprawdę duże śniegi. Jak długo trwała podróż? 14 dni trwała. Boże Narodzenie spędzaliśmy w Poznaniu. Do Poznania dojechaliśmy i tam stanął transport nasz. I tam, no wiadomo, kto jak mógł, kto tam budowali sobie takie nam ogniska na peronie rozniesali. I tak to już koczowaliśmy. A potem stamtąd, jak już wyjechaliśmy na trzeci dzień świąt, czy na czwarty, jak wyjechaliśmy tutaj, Krzyż, tu Choszczno, patrzymy Gruzji, a o jeszcze w Warszawie to. Straszna Warszawa była. Ja to popatrzałem, same kikuty. Nic nie było. Coś, no naprawdę była bardzo zniszczona Warszawa. Ja byłem zdziwiony, tak szybko budowaliśmy. Nawet sam budowałem. Judaki to zrobili. Ja dwa lata miałem skręcone lata. 31 się pisałem, 29 jestem. I teraz przerobiłem na 29. To na siłę lata. Tłumaczę do zaprzysięgłego tutaj. Przy sądzie w Koszalinie, patrzę, mam metrykę tą autentyczną, bo mama tam wybrała metrykę, jak wjeżdżaliśmy do Polski. Brat mój Jantek, 92 lata miała, pisał się 28 rocznik. Jadzia 21 pisała, napisali Jadzie niepotrzebnie, 25 rocznik. I tak podlegała, i tak, no ale od tak ojciec pokręcił. I dotarliście do Choszczna, które było bardzo zniszczone, bo tam były bardzo duże walki. Choszczno to jest strasznie zniszczone. Aha. Tylko ten pomnik, ten radziecki już taki. Już wtedy stał? Nie, jeszcze nie było. Nie stał. No. Budowali potem. Nie, tam wybudowali ten pomnik koło kościoła. A kto zadecydował o tym, że trafiliście do Święciechowa, w ogóle do gminy Grabów? To transporty, które wiozły nas, oni mieli już wyznaczone miejsce, gdzie po osiedle z ludzi. I z nami jechał Tworogel Jan Kowal, tam z naszego zościanku, Kowal był dobrym, tam gdzie osiadek był. Ale przyjechali wcześniej, wyjechali do Świebodzina, z tamtych Nowosiad, do jego szwagier, bo on miał z tamtych Nowosiad żonę. I nas z Świebodzi poznali. Przyjechał do niego, mówi, jedziemy do nas, tam mamy miejsce tego. No i on odłączył się od nas, pojechał tam, do tamtych Nowosiadzkich. A tam, czy oni wcześniej wyjechali, oni wyjechali w czasie żniw. W 1945 roku, a my wyjechaliśmy w grudniu. Ta różnica. I tak to było. Aha, i oni tam się osiedlili. Mój brat był, Antek tam u nich był, odwiedzał ich. Ja nie pojechałem, jeszcze byłem za młody. Tak to jest. A i człowiek jeszcze był mało obeznany. No i tak to wyjechałem. Teraz też tak, ja myślę, rozmawiam po polsku, ale niektóre słowa... Przypominają się białoruskie albo rosyjskie. Panie Stanisławie, a i potem z Choszczna jak dotarliście tutaj do Drabna? Pewnie ciężarówki. A z Choszczna dalej, to miejsce, bo było w Chosznie, to my byliśmy osiedlić się tutaj w okolicach, tu, Drabna, Święcieku, tych okolicach. Ale część tam, Biedunkiewicz, Józef, to już tam się znalazł, to jest tak mieszkanie. Tam jeszcze trupa znaleźliśmy w Chosznie. W piwnicy patrzymy trup chorobę, tam byliśmy,
zaczęliśmy łazić trochę. Patrzymy, co trudno. Żołnierz czy cywilny? Nie pamięta pan pewnie. Nie, no pod każdym bądź razie leżą człowiek. W piwnicy leżą, no i tyle. Ale to nie był wojskowy, to był jakiś cywil. No to co tam tutaj do Drawna, jak się idzie, ta kolonia Dunaja, ta pierwsza na prawo od Święciechowa. Tam nie było, tam leżą Niemiec pochowany, gospodarz tego, bo tam Rusaki zabili. On był SS.